W dzisiejszym odcinku przed wami 100 widzów, ale tylko i wyłącznie Billy Bomba. Zasady są bardzo proste, ponieważ dopóki nie otworzą się bunkry, widzowie będą mogli przygotować się do walki, czyli tak naprawdę zdobyć maksymalną ilość Billy Bomb. Jak będzie wyglądał ten custom oraz komu uda się wygrać, oglądajcie ten film do samego końca. Pamiętajcie o kodzie Rafa to ja, a jeśli chcecie wziąć udział w takim customie o nagrody, koniecznie wbijcie na Discorda, który jest w opisie. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem. A więc widzowie, my już jesteśmy w lobby. Jak widzicie, mamy tutaj całą masę osób, które uczestniczą w dzisiejszym customie tylko Billy Bomby. To będzie bardzo ciekawe, ponieważ jest jeden ban, o którym powiem wam za chwilę. Jeśli chodzi o Billy Bomby, podstawowe możemy znaleźć dokładnie na złowieszczych ziemiach. Także ja teraz wylatuję z busa i eliminuję sam siebie. W grze mamy dokładnie 90 osób i oni będą mieli teraz chwilę na to, żeby się przygotować do tego customa, czyli żeby zebrać Billy Bomby, zebrać matce, zebrać wszystko i aż do otwarcia bunkrów nie będą mogli się bić. Mamy dokładnie 92 osoby. Ja spadam dokładnie na posąg i skaczę z wysokości, także ciekawe w ogóle, czy ktoś tutaj poleciał. Ja zajmuję 91 miejsce, obserwuję i naszą obserwację zaczynam od full stickera 5830. No ale jak widzicie, oni jeszcze tutaj żadnej Billy Bomby nie ma. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek już zdobył Billy Bombę. Czy ktoś miał takie szczęście, ale to będzie ważne, złoto. Tylko czy Billy Bomby można gdzieś kupić? No nie można ich kupić nigdzie. Więc dobra, przejdźmy do kolejnego gościa. To jest w ogóle dobry pomysł, żeby polecieć na tą lokację i znaleźć sobie przedmioty do leczenia. Także ja lecę do Rafałek ze wsi. O, mamy tutaj Rafałka. Ja też nazywam się Rafał swoją drogą. Życzę ci szczęścia. Aj, myślałem, że tutaj już będą Billy Bomby, ale okazuje się, że nie. Przechodzimy teraz do Kicia 1122. No jak widzicie, to nie jest tak łatwo znaleźć. Nie wiem, ile będzie maksymalnie tych Billy Bomb na całej mapie, ale ja jak pobijałem rekordy z Billy Bombami na głównym kanale, czyli na kanale Rafa, no to tam udało mi się zdobyć w całym meczu 18 Billy Bomb. Także ja im życzę naprawdę powodzenia i przechodzimy do Toxic Kapiego. I tutaj, ej, patrzcie się, co on tutaj robi. On sobie zajmuje bossa i w sumie to nie jest głupie, byleby tylko oni nie chcieli walczyć teraz ze sobą. No, kto to będzie? Ej, zabrał mu. Aha, oni się tutaj... Ej, panowie, nie wolno się bić jeszcze. Także gościu z raftu uciekł, ale jeśli chodzi o Billy Bomby, to jak nie było ich nigdzie, tak ich nie ma. Okej, oglądamy teraz Bartusia i co ciekawe, Bartuś, jak widzicie, on ma tylko i wyłącznie kulkę i nie ma żadnej Billy Bomby. Ej, boję się, że tych Billy Bomb faktycznie może w ogóle nie być. Mamy Elo Zarwola i pytanie, co się z nim... Dobra, no wreszcie. I czemu on ma 1 HP? Ej, dlaczego on ma tylko i wyłącznie 1 HP? O co tu chodzi? No nie wygląda to ciekawie dla niego. O, dobra, on się tutaj podleczy prawdopodobnie właśnie w ten sposób. Ale mamy pierwszą osobę z Billy Bombami. Przechodzimy teraz do Proroka i tutaj jest kolejny gościu, który ma Billy Bomby, więc wygląda to powoli coraz lepiej. W sensie coraz więcej osób zaczyna mieć te Billy Bomby, tylko pytanie, co tą Billy Bombą będą mogli zrobić, bo wydaje mi się, że no niestety niewiele. No ale dobra, on sobie tutaj zbiera macy. Ja cofnę się jeszcze do tych osób, które co dopiero obserwowaliśmy, czy im się udało zdobyć cokolwiek. Okazuje się, że pewien gościu, który tutaj trollował customa, został właśnie wyeliminowany przez Sulo, więc tam na dole w komentarzu, widzowie, wszyscy napiszcie GG dla Sulo, no bo tutaj można powiedzieć, że uratował lekko tego customa. A jeśli wy byście chcieli być na takich customach, to oczywiście możecie dostać rangę na takie customy u mnie na Discordzie, wejdźcie tam na dole i wbijcie koniecznie jeszcze dziś na Discorda, no bo robimy właśnie customy z nagrodami, więc jeśli chcecie coś zgarnąć, zapraszam. Także my teraz poobserwujemy sobie właśnie Sulo, ja trochę się o niego boję, dlatego, że on nie ma dużo leczenia, ale być może tu znajdzie apteczkę, no niestety, ale tej apteczki nie znalazł. Byku, leć do strefy, żebyś się tutaj nie wywrócił, no bo jak wiecie, wszyscy raczej te wszystkie apteczki zbierają, no bo wiecie, no pod koniec się gra po prostu na aptekę i zazwyczaj jest tak, że ciężko jest znaleźć coś białego do leczenia. O, dobra, cofam wszystko to, co powiedziałem, ponieważ tutaj mamy aptekę i on będzie mógł się teraz na spokojnie wyleczyć. Jeśli chodzi o strefy. Strefa dokładnie wygląda w ten sposób. Także w grze mamy 78 osób. Gdy ta strefa się zamknie, wszyscy będą mogli zacząć się bić. Ja zagrałbym w ten sposób, że cofnąłbym się prawdopodobnie teraz do strefy i pootwierałbym wszystkie bunkry. Tylko właśnie pytanie, czy tam czasami kogoś nie ma. Dobra, zmieńmy sobie tutaj gracza na Xavier01. Zobaczmy, czy mają te Billy Bomby. Okej, Xavier chyba zobaczył, że ja go zacząłem obserwować. Siemano, Xavier. No niestety u kolegi Billy Bomb nie ma. Wydaje mi się, że to może być jeden z najbliższych najbardziej strollowanych customów, no bo jak i wcześniejsza osoba nie miała Billy Bomb, tak i Maxio żadnej Billy Bomby jeszcze nie ma i chłop zbiera... Ej, chłop zbiera kukurydzy, ty, ta kukurydza. Ej, ja w ogóle nie wiedziałem, że jest kukurydza z tego, no. Ej, z tego naprawdę leci kukurydza? Ej, pierwszy raz to widzę, a przecież ja to wszystko niszczyłem. Ej, i tej kukurydzy jest naprawdę sporo. Patrzcie się, no chłop, farmer. No, typowo gra pod leczenie. Ej, ale normalnie jestem w szoku, że tu jest kukurydza. Wygrany ostatnich customów, czyli Duff... Tak, pierwszego customa na tylko piłę chyba wygrał. No jak widzicie, jak wygrał chyba customa na piłę, z tego co dobrze pamiętam, no to dzisiaj też ma piłę. I w sumie tą piłę może mieć do przechodzenia, bo na to nie ma bana, tylko nie będzie mógł jej używać. Także w grze mamy 76 osób, mamy Wafla, czyli kolejnego bardzo dobrego zawodnika, ale jak widzicie u niego mamy Billy Bombę. Przejdźmy teraz do Kalmelka i Kalmelek sobie siedzi w krzaku. Jakiego on ma skina w ogóle. Ej, skin idealny na customy. Słuchajcie, tu widać, że jest zrobiony kontencik. Okej, mamy 74 osoby. Strefa już jest zamknięta, więc oni mogą powoli zacząć się bić. Tylko nie wiem, dlaczego niektórzy biją z pompy. Okazuje się, że niektórzy tutaj nie skumali, że można używać tylko Billy Bomb i musiałem im wszystkim o tym przypomnieć. Przechodzimy teraz do Janusza. Janusz niestety Billy Bomby nie ma żadnej. Mamy 70 osób w grze i tutaj naprawdę, kto będzie miał więcej leczenia, tym dłużej przeżyje, a Billy Bomby z biegiem czasu na pewno się będą kończyć, bo ludzie będą ich używać, no ale jak widzicie, ja nie wiem, czy ja sam więcej nie znalazłem Billy Bomb na odcinku z rekordów, niż oni wszyscy tutaj. I co ciekawe... Ej, co? A, bo oni się nie mają jak atakować. Oni mogą się atakować ze zbieraków. Ja nie wiem, czy oni o tym wiedzą, ale mogą się atakować ze zbieraków. Nie wiem, dlaczego oni się nie atakują ze zbieraków. 69 osób. Przechodzimy teraz do Mikros 1983. O, i u niego mamy aż 6 Billy Bomb. Ej, tutaj... Zobaczcie, jak ten custom wygląda. Wszyscy sobie latają obok siebie i oni chyba liczą na to, że jeszcze uda im się zdobyć jakąś Billy Bombę, ale wydaje mi się, że z tym może być dosyć duży problem. Przejdźmy do osób, które faktycznie je mają, czyli do Dinusia 0104, ale jemu też się nie udało znaleźć. Kolejna strefa zaczyna się zamykać. Ej, ta strefa jest idealna pod Skybase, bo być może, kiedy dostaniemy kolejną strefę, no to z pomnika będzie dało się budować. Chodźmy, poobserwujmy kogoś, ktoś siedzi faktycznie na tym pomniku. Ej, i tu ma ziomek, w sensie anonimowy 328, ma 6 Billy Bomb, czyli niektórzy ją mają, niektórzy jej nie mają. Okej, no niestety, ale tutaj zaczyna się robić niebezpiecznie, dlatego że strefa zaczyna bić. W sensie gniew burzy zaraz się odpali i dobrze by było, żeby oni połapali jakiś damage. Ej, będzie damage. Ej, tylko czy to dogoni? Ej, on w ogóle kogoś trafił? No teraz. I oni zaczynają wyrzucać. Dobra, ej, no niech to trafi w kogoś, no proszę, niech to Ej, czemu to jest takie useless, że to nic się z tym nie dzieje? Zobaczcie, ludzie giną od grawitacji. Ja spadłem, bo fizz nie działa. Kichan wcześniej... Ej, dobra, no. Ej, czemu to się nie odpala na nikogo? Ej, ja myślę, że w tym customie wygra gościu, który zrobi Skybase'a stąd. I nie dość, że ludzie powyrzucali, to jest tego coraz mniej, a to w ogóle nie trafia w nikogo. Okej, mamy Froxa, który nie ma nic. Przejdźmy do Shake'u 7. Pytanie, czy Shake'u 7 coś tutaj ma? Shake'u 7 też niestety tutaj nic nie ma. Ej, ten custom jest bez sensu. Ten custom jest totalnie bez sensu. Pytanie, czy oni nie wpadli jeszcze na to, żeby tutaj się zbierakować? O, ja im teraz podpowiedziałem, że mogą używać zbieraka. I już tak przy sobie łatwo stać nie będą, bo tutaj naprawdę ten próg obrażeń i tak dalej. On ma 60, czyli sobie nabił. Dobra, przejdźmy na kolejną osobę. To sobie goście siedzą w dwójkę. Oni się chyba dogadali, że będą sobie nabijać damage na sobie po 20. Chociaż... Ej, no dawaj go ze zbieraka raz, no. Nie, oni się dogadali, co tu się dzieje? Siedzą w krzaku, dobra, przejdźmy na kolejnego gra. Ej, nie mogę na kolejnego, halo? Okej, mamy Strikera 2. Okej, wczytał mi się. I kolejna strefa. Ej, pytanie, czy ktoś robi Skybase'a stąd? Ja bym stamtąd zrobił Skybase. Widzowie, tego się obawiałem, że ludzie tutaj niestety tą Billy Bombę sobie nieco wykorzystają za wcześnie. Ja im miałem mówić, że trzymajcie Billy Bomby na sam koniec, bo wtedy tam było, oj, dalej by się działo. Chociaż nie wiem, czy nie powtórzymy tego jeszcze na bezbudowania, to by było dobre. Banshee, słuchajcie, Banshee ma 7 HP, nie ma apteczek. Ej, ale przyznajcie, moje 18 Billy Bomb w tym odcinku z rekordami to był dobry wynik, patrząc na to, co się tutaj dzieje, że prawie nikt tej Billy Bomby nie ma, a jak ma, to ta Billy Bomba jest no totalnie bez sensu. Tutaj gościu też nie ma Billy Bomby. O, dobra, jest ostatnia Billy Bomba, słuchajcie, no i była. I była. Okej, ktoś tutaj podrzucił Adaśka. Ej, czemu to nie zadaje obrażeń? Dobra, szukajmy kogoś z Billy Bombą. Dobra, mamy gościa z dwoma. Ej, mamy gościa z dwoma Billy Bombami. Nie! Ty, no ja myślałem, że on zginie przez chwilę. Dobra, 50 osób. Okej, tutaj gościu nie ma Billy Bomb. Tutaj mamy 2 Billy Bomby. Następnie, czekajcie, czy gdzieś jeszcze mamy Billy Bomby? Okej, tu nie ma Billy Bomb. Tu... O, dobra, mamy. Czemu Jakuber? Słuchajcie, coś leci w niego, ty. Leci w niego... Dobra, widzowie, mamy chyba pierwszy i jedyny damage z Billy Bomby, który tutaj siadł, ale mamy czemu Jakubera i czemu Jakuber ma aż 3 Billy Bomby i oni prawdopodobnie teraz powoli zaczną właśnie używać zbieraka, przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Ej, są Billy Bomby! Ty, skąd ty byli? Dobra, jest, stary, uciekaj, podlecz się jak najszybciej. Dobra, obserwujemy, póki on ma Billy Bomby, to będziemy obserwować jego. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Mamy 43 osoby w grze, kolega tutaj potrzebuje trochę damage'u powbijać. Zobaczcie, oni nawet nie muszą wykorzystywać maców, dlatego, że nawet nie muszą się przed niczym bronić. Ej, trochę mi to wygląda tak, jakby oni się wszyscy teamowali, nie? 39 osób. Kolega tutaj ma naprawdę tych Billy Bomb, weź, użyj przynajmniej jednej, użyj teraz, stary, użyj Billy Bomby. Ale zaraz będzie jeszcze ciaśniej i zaraz zacznie się dziać jeszcze więcej. Ja tak sobie teraz przyklikuję wszystkich. Ej, mamy chyba... Dobra, nie, jest tutaj gościu, który ma 2 Billy Bomby, ale zobaczmy, tutaj 2 Billy Bomby, nie ma. Ej, to... Tego przedmiotu... Dobra, mamy dwie u Kici. Dobra, lećmy dalej, nie ma. Dobra, dobra. Czemu Jakuber chyba ma jedyne Billy Bomby? Okej, 37 osób. Co się tu wydarzy? Chyba teraz właśnie każdy zacznie budować, niestety. I te Billy Bomby faktycznie będą musiały gdzieś tam do kogoś wlecieć. Ej, ale to jest jeden z najbardziej bezużytecznych customów. Dlaczego? Dlatego, że tych przedmiotów totalnie nie ma. Szkoda, że nie da się tego gdzieś kupić. W sensie, no one niby są, ale są mega rzadkie. W grze mamy 34 osoby. Tutaj kolega ma 25 poniżej progu. Większość ludzi ginie od upadku, albo właśnie od obrażeń, od strefy. Byku, ty musisz zadać damage. Musisz zadać damage, stary! Stary, czemu Jakuber... No, rzuć te Billy Bomby! Rzuć te Billy Bomby! Billy Bomba, stary, Billy... No nie, no użyj Billy... Dobra, mamy gościa z dwoma. Ej, tam są Billy Bomby, weźcie, weź. Na dole. Tu jest walka... Dobra, patrzcie się, jak go wrzucili do strefy. Ej, to było dobre. On ma 2 ryby. Oj. Dobra, tutaj likwiduje w burzy, czyli ludzie giną od burzy, od strefy. Uwaga, tutaj kolega za wysoki lekko. Użyjcie Billy Bomb. Użyjcie przynajmniej tej... No użyj tej Billy Bomby tu. Billy Bomby użyj! Dobra, ej, musiałem im podpowiedzieć, żeby rzucać te Billy Bomby. Dobra, tutaj Jakuber... Nie Jakuber, tylko anonimowy. Czy on rzuci? Ja cię kręcę, patrzcie jakie... Dobra, w końcu leci! No leci, nie doleci, no. Ale to jest XD. Patrzcie, oni wszyscy poginą. Ale ta strefa to jest naprawdę niezła tutaj. Pytanie, czy ktoś jest na Skybase. Dobra, poszukajmy kolejnej osoby. Nie, na Skybase nikogo nie ma. Tutaj Frogs wychodzi. Szejku siedzi u samej góry z jakimś kościem. Dobra, wyżej już chyba nie ma nikogo. Ale czy ktoś ma jeszcze tutaj Billy Bombę? To jest bez sensu. To jest chyba najbardziej useless custom, jaki kiedykolwiek schostowałem. Widzowie, jak chcecie zagrać na takich szalonych odcinkach, to rangę otrzymacie na Discordzie. Uwaga, coraz... Oj, kolega zjechał na nartach. No niestety, ale z tą się żegnamy. Tutaj Peszek, tutaj znowu... Ej, co się tu dzieje? 16 osób w grze. Zobaczmy, kto żyje. Mamy Bartusia, mamy... Aha, on sobie siedzi u samej góry. No, widzowie, no jestem ciekaw, kto to wygra, bo Anon, no, wygrał ostatnio custom, ale na głównym kanale, więc widzowie, jeśli chcecie powalczyć, na przykład z Anonem, no to wiecie, co robić. Oj, niestety, ale on spada, jednak nie spada. Oj, to jest ciekawe, co się teraz stanie. Aha, przejął HG. Mamy 12 osób. Czy jest tu jakaś jedna Billy Bomba? No, widzowie, niestety, ale Billy Bomby nie ma. Chłop, jeszcze ich tutaj leczy. Ej, stary, uciekaj, uciekaj. Aha, strefa go bije. Mamy Szejka. Mamy Ziemniaka, mamy Bartusia. Oj, ej, tu może być... Ej, tutaj jest dużo leczenia. Mamy Dawa, ej, gdzie jest Daw? Ty, Daw już w ogóle jest gdzie indziej. Daw już jest totalnie gdzie indziej. Dobra, 8 osób. Pytanie, kto to wygra. Mamy Anonimowego, mamy Froxa. Frox raczej nie, Szejku raczej nie. Bartuś, słuchajcie, Bartuś... Wić! Nie, Wiciu też nie. Ale dymy, Bartuś chyba też nie. Nie, chociaż... Ty, on powinien zginąć chyba, nie? Ojojojojoj, ej, kto to wygra? Dobra, 2 osoby, Bartuś prawdopodobnie tak. Widzowie, kolejny custom wygrywa, no sami zobaczcie, 3, 2, 1, go, wygrywa Unknown, o ile dobrze czytam ten nick. Także widzowie, jeśli wy chcecie brać udział w takich customach, Discord w opisie, wpisujcie kod Rafa, to ja zostawiajcie łapki w górę, no i koniecznie wpadajcie na te filmy. Trzymajcie się, na razie, cześć!